Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pani Marzeny Machałek. Tematem spotkania jest wsparcie finansowe dla szkół na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo proszę panią minister Marzenę Machałek o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Ja też witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj spotykamy się po to, by zakomunikować wszystkim nauczycielom, rodzicom, dyrektorom szkół, samorządom to, że będzie podpisane rozporządzenie, które reguluje przekazanie dodatkowych środków do samorządów, a potem do szkół. To jest 180 milionów na dodatkowe zajęcia psychologiczne i pedagogiczne. To są to są środki, które w tej chwili są w rezerwie budżetowej. One będą dodatkowo według algorytmu, który przekazane do szkół. Ale chcę powiedzieć, że to jest pierwszy etap pracy, którą my realizujemy w ramach przygotowywanej ustawy o wsparciu uczniów, dzieci i rodzin. Ten pierwszy etap teraz już jest realizowany, wynika to z potrzeby, którą sygnalizują i nasi eksperci, badania też, które realizują inne fundacje i ośrodki, które zajmują się kondycją psychologiczno-pedagogiczną, dobrostanem dzieci, które mocno wskazują, że teraz po pandemii niezbędne jest szybkie, profesjonalne, dodatkowe wsparcie, jeśli chodzi o dzieci i młodzież w szkołach ogólnodostępnych, gdyż to one w ciągu ostatnich 2 lat, szczególnie dzieci starsze, przebywały dużo w nauczaniu zdalnym. Stąd też badania wskazują, pogorszyła się w niektórych wypadkach kondycja psychiczna dzieci. Więc żeby to wsparcie było realizowane, przygotowaliśmy dodatkowe środki na samą pomoc, to jeszcze nie na specjalistów, na samą pomoc psychologiczno-pedagogiczną i to, tak jak Państwo przed chwilą widzieli, to jest, jeśli chodzi o skalę Polski, ponad 3 miliony dodatkowych zajęć. To jest ważna kwestia, to jest dzisiaj oczywiście mamy już wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, ale to jest w tej chwili zwiększenie o 1/3 godzin dodatkowych na to wsparcie psychologiczno-pedagogicznej. I tutaj, jak Państwo widzą, mamy szacunkowe tutaj liczby, ile i na jaką szkołę będą to dodatkowe godziny, które będą realizować specjaliści. To chcę powiedzieć, i tutaj chciałabym, żebyśmy na tym slajdzie pozostali, gdzie mamy 700 milionów. Jeśli chodzi o w ogóle dodatkowe wsparcie na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to jest 180 milionów, to są na zajęcia. Natomiast my przygotowujemy i realizujemy projekt, w którym chcemy, żeby w szkołach ogólnodostępnych w ogóle zwiększyło się zatrudnienie specjalistów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, by oni pracowali w szkołach ogólnodostępnych. Jest to oczywiście związane z tym, że 1/3 dzieci doświadcza problemów psychologiczno-pedagogicznych. 68-67% dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego też jest w szkołach ogólnodostępnych. Na to się nakłada pandemia i dodatkowe napięcia, niepokoje i problemy też i ludzi dorosłych, a co dopiero dzieci. Dlatego też jest w sumie łącznie na ten rok przygotowanych dodatkowo, poza subwencją, która trafia regularnie do szkół, 700 milionów. 180 milionów wynikających z dzisiejszego rozporządzenia, 520 milionów to są pieniądze, które trafią na dodatkowych specjalistów od 1 września. Właśnie kończymy już pracę nad standaryzacją. Mam nadzieję, że w szybkim tempie będzie też przygotowana ustawa, która jest taką ustawą, dzięki której szybciej zrealizujemy podniesienie tych standardów w szkołach już od 1 września 2022 roku. Szanowni Państwo, to co jest bardzo istotne i tu chcę wskazać, jakie zajęcia będą realizowane. A więc korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia, konsultacje psychologiczne, zajęcia logopedyczne, rozwijające funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, a także wszelkie zajęcia, które wskaże nauczyciel, dyrektor, które są potrzebne w danej szkole.
Chciałabym powiedzieć, jaki jest harmonogram. Dzisiaj będzie podpisane rozporządzenie, najpóźniej jutro, ale sądzę, że jeszcze dzisiaj. Ale dzisiaj do szkół trafią komunikaty o tym, w jakim harmonogramie będą te środki wydawane. Chcielibyśmy, żeby te zajęcia już były realizowane od 1 marca, stąd do 21 lutego dyrektorzy szkół zgłoszą zapotrzebowanie na temat liczby godzin, które chcą realizować w swojej szkole, ale czy będą to realizować bardziej w sposób skomasowany, czy sobie w jaki sposób ułożą te realizacje, to oczywiście będzie zależało od dyrektorów szkół i jak już powiedziałam, od 1 marca nastąpi już możliwość realizacji dodatkowych godzin wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Podkreślę, to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne, psychologiczne, zajęcia kompensacyjne, zajęcia też wyrównujące pewne problemy w nauczaniu. Bardzo się cieszę, że udało się te pieniądze dodatkowe 700 milionów zdobyć, że mamy te pieniądze. Zapowiadałam, że te pieniądze są związane z całą pracą naszą nad modelem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w polskiej szkole, w szkołach ogólnodostępnych, ale także we wszystkich placówkach oświatowych i edukacyjnych. Ten model wsparcia jest w tej chwili przekładany na ustawę o wsparciu ucznia, dziecka i rodziny, czy uczniów, dzieci i rodzin. Ten tryb jest jeszcze roboczy. Ta praca jest wpisana do wykazu prac legislacyjnych. Kończymy już w zasadzie takie ostatnie prace legislacyjne, bo ona trafiła do uzgodnień międzyresortowych. My rozpoczęliśmy pracę nad tym modelem dużo wcześniej, jeszcze przed pandemią i chcieliśmy, żeby to było bardzo dokładnie przekonsultowane, żeby te wszystkie założenia w tym projekcie uwzględniały specyfikę różnych szkół, placówek i potrzeby uczniów, rodziców, a także możliwości nauczycieli, przygotowanie nauczycieli. Natomiast w związku z tym, że jest pandemia, to prace nad temat taką konkretną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami oraz zwiększeniem specjalistów w szkołach rozpoczęliśmy teraz. I chcę powiedzieć, że mamy w szkołach ogólnodostępnych 21 tysięcy specjalistów. Chcemy zwiększyć do prawie 40 do 38 tysięcy. Takie standardy przygotowujemy. To jest ten pierwszy etap standaryzacji. Dlatego chcę bardzo jasno powiedzieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister Edukacji i Nauki i też ja jako pełnomocnik rządu do wspierania funkcji wychowawczej szkoły i wspierania edukacji włączającej mocno i bardzo intensywnie przygotowujemy takie rozwiązania, które wesprą dzieci, rodziny w polskiej szkole, by pomogą też w sytuacji trudnej dla wszystkich, sytuacji popandemicznej. To tyle. Dziękuję. Jeszcze raz powiem, dzisiaj podpisane rozporządzenie. W zasadzie od marca będzie można już te dodatkowe zajęcia prowadzić. Dziękuję pani minister. Zachęcam teraz państwa do zadawania pytań w temacie naszej konferencji. Bardzo proszę. Dzień dobry pani minister, Krzysztof Horwat, Radio Tok FM. Chciałem zapytać o to, skąd państwo wezmą specjalistów, których brakuje na rynku do przygotowania odpowiedniego wsparcia do prowadzenia tych zajęć. Czy jest na to jakiś pomysł? Drugie, czy resort przygotował też programy? Mówi pani o pieniądzach głównie, ale czy są jakieś programy, jakie są wyniki też projektu, co wynika z projektu, który zlecili państwo UKSW, wydając też na to niemałe pieniądze? I pytanie, jeśli mogę, niezwiązane z konferencją, na jakim etapie są rozmowy ministerstwa ze związkami w sprawie podwyżek i zmian w statucie zawodowym? Słyszymy, że one się właściwie nie toczą. Czy to oznacza, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu zwiększenia pensum dla nauczycieli? Dziękuję. Chciałabym, żeby... Oczywiście odpowiem na wszystkie pytania, ale nie chciałabym, żeby to ostatnie zdominowało dzisiejszy przekaz konferencji, bo on jest bardzo istotny, co bardzo też proszę, ponieważ myśmy zapowiadali te dodatkowe godziny wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Czekaliśmy na uchwalenie budżetu, na podpis prezydenta. Mieliśmy przygotowane rozporządzenie w trybie takim skróconym. Konsultowaliśmy z samorządami i zależy nam, żeby jak najszybciej one były realizowane. My oczywiście oszacowaliśmy sytuację, jak
jak w tej chwili wygląda dostępność psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów. Jest to bardzo różnie w różnych też miejscowościach, miejscach, inaczej jest w dużym mieście, inaczej w małej miejscowości. Natomiast nasze badania, zapytania, które robiliśmy przygotowując standaryzację, wskazują na to, że nie powinno być, zaznaczam, nie powinno być problemów z zatrudnieniem dodatkowych psychologów na tym etapie standaryzacji, bo chociaż jest to duża zmiana, bo 21 na 38 to nie jest 100% więcej, ale dużo więcej, to jednak to jeszcze nie jest szczyt naszych marzeń, żeby to zaspokajało wszystkie potrzeby szkół. Dlatego też mamy poczucie, że tutaj szkoły sobie poradzą, ale też oczywiście no, o tych nauczycieli, jak od wszystkich nauczycieli, wszystkich pracowników trzeba zabiegać. Natomiast my w tej chwili przygotowujemy i jesteśmy na etapie zlecania uczelniom też kierunków studiów, które będą wspierały realizację ustawy o wsparciu uczniów, dzieci i rodzin. To będą studia dotyczące i wczesnego wspomagania, powiem to w skrócie, też edukacji włączającej, także studia dotyczące doradcy rodziny, a także komunikacji, powiem to też w skrócie, alternatywnej wspierającej komunikację. To wszystko my przygotowujemy. My pracujemy bardzo w sposób, powiedziałabym, równoległy. Z jednej strony prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, z drugiej strony przygotowujemy rozwiązania ustawowe, przygotowujemy też studia podyplomowe, przygotowujemy rozwiązania, które będą integrowały międzyresortowo działania wspierające ucznia, dziecka i rodziny, właściwie dziecka od pierwszych tygodni jego życia, dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. To są bardzo trudne i bardzo skomplikowane rozwiązania. Gdzieniegdzie te rozwiązania już funkcjonują przy dobrych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, natomiast nie jest to standard, dlatego też musimy z taką drobiazgową wnikliwością je przygotowywać. Natomiast to jest jedna rzecz i przygotowujemy też specjalistów na studiach podyplomowych, którzy będą realizowali te zadania. I teraz kolejna rzecz, to patrząc, analizowaliśmy liczbę absolwentów, aktualnie psychologów, pedagogów, którzy są w Polsce i w szkołach i dzisiaj nie widzę zagrożenia, ale będziemy się temu przyglądać i będziemy oczywiście wspierać to, żeby ci psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni w szkole pracowali, bo to jest bardzo ważne, szczególnie w szkołach ogólnodostępnych. Trzecie pytanie. No, z przykrością muszę powiedzieć, nie prowadziłam bezpośrednio rozmów ze związkami zawodowymi. To były trudne rozmowy. Nie zostało, propozycje, które zostały przedstawione, nie spotkały się z pozytywnym odzewem. W związku z tym na dzisiaj te rozmowy, które, a także przygotowane rozwiązania, jeśli chodzi o zmianę statusu zawodowego nauczyciela, awansu i zdecydowanej podwyżki zostały zawieszone. Natomiast podwyżka dla nauczycieli będzie, bo pieniądze są przygotowane. Jak ona będzie się kształtować, na dzisiaj Państwu jeszcze nie odpowiem. Podwyższenie pensum? W tej chwili, jak mówię, te wszystkie inne rozwiązania na dzisiaj zostały zawieszone, ponieważ nie spotkały się z pozytywnym odzewem związków zawodowych. Dziękujemy bardzo. Prosimy o następne pytanie. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję serdecznie Państwu i zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową, gdzie będą szczegółowe informacje. Jeszcze tylko dodam. Dzisiaj oczywiście będzie komunikat na stronie, który dotrze też do wszystkich dyrektorów w systemie informacji oświatowej. Będzie spotkanie z kuratorami, którzy też dotrą do wszystkich dyrektorów, żeby nie było problemów i niejasności z realizacją tego rozporządzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Minister, dziękujemy Państwu za uwagę.